Witam na kanale Station Nord dziś filmik dotyczący medytacji. Wiele osób myśląc o medytacji wyobraża sobie ascetycznego jogina siedzącego w pozycji lotosu. I samo wyobrażenie nie musi być błędne, natomiast gorzej, jeżeli próbujemy wcisnąć nasze ciało w to wyobrażenie, bo myślimy, że jest to jedyna właściwa pozycja medytacyjna. Ale jeżeli nie to wyobrażenie, to co? Zapraszam. Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że znalezienie optymalnej dla siebie pozycji medytacyjnej nie jest sprawą ani łatwą, ani szybką. Dlatego lepiej od razu nastawić się na raczej długotrwałą pracę, nawet czasami kilka lat, niż na to, że w ciągu tygodnia czy miesiąca uzyskamy efekty takie, że będziemy mogli już siedzieć do końca życia nieruchomo. To tak na początek. A teraz przedstawię kilka elementów, które pomogą nam szukać pozycji właściwej dla nas, czyli w jakim kierunku powinniśmy rozpocząć poszukiwania. Po pierwsze, pozycja nie może nam utrudniać realizowania instrukcji. I być może brzmi to jako coś oczywistego, ale jeżeli popatrzy się, co ludzie robią w czasie wykonywania technik medy medytacyjnych, jak siedzą, jak później wstają po na przykład półgodzinnej czy godzinnej sesji medytacyjnej, no okazuje się, że na pewno nie siedzieli w sposób prawidłowy i część tego czasu walczyli ze sobą, walczyli z ciałem. Pozycja ma być jak najbardziej rozluźniona, jak najbardziej swobodna, tak, żebyśmy mogli się zająć realizowaniem instrukcji, czyli Tematem poszczególnych medytacji, na przykład medytacją na oddechu, medytacją metta, medytacją na pustkę, czy też na przykład na nietrwałość. Czyli ciało ma nam po prostu nie przeszkadzać, mamy stworzyć takie warunki, żeby ciało nas wspierało, a nie żebyśmy toczyli na przykład przez godzinę walkę z nim, bo ono nie siedzi tak, jakbyśmy sobie. Tego wymarzyli, czy jakbyśmy od niego oczekiwali? Po drugie, pozycja ma umożliwiać rozluźnianie ciała. W schemacie pierwszym, między innymi, ćwiczymy rozluźnianie, czyli oddawanie ciężaru do Ziemi, sprawianie, żeby nasze ciało ułożyło się zgodnie z siłą grawitacji. I tutaj, jaki jest problem? Taki, że zazwyczaj nie rozluźnimy całego ciała od razu, tylko jakaś część się rozluźni, a jakaś nie. I jaki będzie efekt taki, że na przykład ręka przestanie pasować do całej reszty, albo kręgosłup stwierdzimy, że jednak powinien być w nieco innym ułożeniu, żeby cała reszta mniej więcej do siebie pasowała. Jeżeli rozluźnimy na przykład nogę czy rękę, czy rozluźnimy jakiś fragment pleców, klatki piersiowej, rozluźnimy szyję. To może się okazać, że wtedy cała reszta ciała nie pasuje do tego nowego ułożenia, czyli musimy czasami od nowa usiąść, poprawić całą pozycję, żeby wszystkie poszczególne elementy naszego ciała znów zaczęły do siebie pasować, do tej bardziej rozluźnionej wersji. Po trzecie, Pozycja medytacyjna musi nam umożliwiać swobodne oddychanie. Czyli musimy obserwować, w jaki sposób mamy ułożoną miednicę, w jaki sposób mamy ułożony kręgosłup i także jak jesteśmy ubrani. Czy na przykład nie mamy przez przypadek zaciasnych spodni, które uciskają nam brzuch i najzwyczajniej w świecie utrudniają nam oddychanie. Czyli jeżeli będziemy mieć niewłaściwie ustawioną miednicę, spięte pachwiny. To brzuch nie będzie mógł swobodnie wznosić się i opadać. To bardzo utrudni proces medytacyjny i będzie wielkim problemem z tym, żeby uczyć się w sposób sensowny medytacji na oddechu. Do tego musimy mieć swobodny brzuch, rozluźnione pachwiny i odpowiednio ustawione nogi, usta odpowiednio ustawiony kręgosłup. I jeszcze jedno: medytacja to budzenie się. Przytomność, czyli budzimy się, a nie zasypiamy, zarówno jeżeli chodzi o nasz umysł, jak i o stan naszego ciała. Oczywiście wylogowujemy się, czyli stwarzamy takie warunki, żeby możliwe było wylogowanie, natomiast nie zasypiamy. Jeżeli ustawiamy ciało tak, że ono jest skłonne do zaśnięcia, na przykład zamykamy oczy, to wtedy. Oczywiście, będzie nam bardzo trudno utrzymać proces medytacyjny. Chodzi o to, żeby się budzić, a nie zasypiać. Jednym z elementów, który pomaga utrzymać naszemu ciału czujność, to jest odpowiednio ułożona głowa i proste plecy. Czyli nie garbimy się, nie pochylamy głowy do przodu. To wszystko będzie sprawiać, że łatwiej nam będzie zasnąć. Oczywiście, jeżeli kogoś na przykład bardzo bolą plecy, może się położyć, żeby odciążyć kręgosłup, który na przykład ma jakieś zwrodnienia, ale nie zamykamy oczu. Ćwiczymy czujność, ćwiczymy rozluźnianie ciała, ale nie zasypianie, nie odpływanie. Jeżeli popatrzycie sobie na zdjęcia, jakie są dostępne w internecie, a pokazują, no niby, pozycje medytacyjne, to bardzo szybko. Wyłapiecie różnego rodzaju błędy, szczególnie jeżeli będziecie wiedzieć na co patrzeć. Czyli na przykład, niewłaściwie ustawiona miednica i wykrzywione plecy, spięta klatka piersiowa, spięte nadgarstki, źle ustawiona głowa i wysunięta broda, spięta szyja. Pamiętajmy, że cokolwiek robimy, robimy w ciele. Więc nie znęcajmy się nad swoim ciałem. Pozwólmy, żeby ono było naszym sprzymierzeńcem. Czyli nie wymyślajmy mu pozycji z głowy, że ma się w tym momencie ułożyć w jakiś sposób, chociaż nie jest w stanie tego wykonać. Tylko pozwólmy, żeby to ciało szukało optymalnej dla siebie pozycji. Więcej na temat prawidłowej pozycji medytacyjnej i na jakie elementy jeszcze zwrócić uwagę? Jest w książce Nawisa Norda medytacja Eliksir Trzeźwości. Poza tym na odosobnieniach uczymy oddechu medytacyjnego, a najbliższe nasze odosobnienie, które odbędzie się w dniach od 3 do 11 lipca 2021 roku, będzie poświęcone właśnie rozwijaniu świadomości ciała. Czyli będzie świetną możliwością do tego, żeby szukać swojej pozycji medytacyjnej i żeby zwiększać rozumienie, co się dzieje w naszym ciele i w jaki sposób to rzutuje na umysł i odwrotnie. Będzie to odosobnienie poświęcone pierwszemu stopniowi mindfulness, czyli właśnie świadomości ciała Kaja. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do Krakowa lub online. Link do wydarzenia w opisie.